Cześć, tu Mateusz Zafore Polska. Z dzisiejszego odcinka dowiecie się Państwo, jak istniejącą instalację on-gridową poszerzyć o magazyn energii stosunkowo niewielkim kosztem. Zapraszamy. Dzisiejszy odcinek dedykujemy tym z Państwa, którzy posiadają już instalację fotowoltaiczną on-gridową z inwerterem on-grid, a myślą w ramach wspomnianego w poprzednich odcinkach bezpieczeństwa, zabezpieczenia, lokaty, inwestycji, jakkolwiek to nazwiemy, myślą o poszerzeniu własnego imperium o magazyn energii. Teoretycznie musieliby sprawić sobie nowy inwerter hybrydowy, który będzie i z siecią, i z magazynem współpracował, co oznacza wydatek, no i oznacza też uczynienie bezużytecznym poprzedni inwerter on-grid. Afore Polska ma na to radę. Wprowadziliśmy do oferty tak zwany AC couple. Z wyglądu jest bliźniaczy jak nasz inwerter Aton. Jest to skrzyneczka, której zadaniem jest przekształcanie prądu zmiennego na prąd stały, czyli odwrócenie pracy i zadania inwertera właściwego i ładowanie magazynu energii. AC couple współpracuje z bateriami niskonapięciowymi, zarówno litowo-jonowymi, jak i kwasowo-ołowiowymi. I posiadamy go w dwóch wersjach, 3kW i 4kW. Oznacza to, że korzystając z jednej fazy, jeśli mamy trzy fazy, to jedną fazę zabiera nam AC couple i ładuje baterię na przykład 5 kWh z mocą 3 lub 4 kW. Po naładowaniu tej baterii ta faza jest w cudzysłowie zluzowywana i znów sieć działa na trzech fazach, tak jak w domyśle on-grid. Jest to rozwiązanie bardzo ciekawe i bardzo warte rozważenia dla posiadaczy instalacji on-grid, ponieważ chroni przed kryzysami, tak jak i każdy magazyn, a po drugie jest tańsze o około ponad nawet 40% od inwertera hybrydowego. No i tak jak powiedziałem na początku, pierwszy nasz inwerter on-gridowy nie pozostaje bezużyteczny. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Dzięki serdeczne, do następnego.